że mąż mnie kocha, bo jest mnóstwo innych symboli, w których mój mąż może mi pokazać, że mnie kocha. I pokazuje. Mój mąż niezwykle się o mnie troszczy, gotuje, kawę przynosi do łóżka. Słuchajcie, ja wolę kawę do łóżka niż bukiet słomki, naprawdę. I on przez te wiele lat każdym jakby swoim gestem pokazywał mi, że mnie kocha, więc nie musiał mi przynosić kwiatów. I kiedy ja sobie uświadomiłam, że tak naprawdę chodzi mi o żywe kwiaty, że ja po prostu je lubię, że one na mnie dobrze wpływają, że one mi dobrze robią, to syn mówi, że nie wie, jaka różnica między bananem a kwiatami. Dokładnie. Więc kiedy uświadomiłam sobie, że te kwiaty są ważne dla mnie, a nie dla mojego męża, a miłość między nami kwitnie i jego gesty niezwiązane z kwiatami utwierdzają mnie w jego miłości w stosunku do mnie, to ja nie muszę dostawać tych kwiatów. Ale jeśli je chcę, to po prostu mogę je sobie kupić. I wtedy zaczęłam kupować sobie kwiaty w Biedronce, w Lidlu, na targu, w różnych miejscach. Stawiać sobie świeże kwiaty w kuchni. Zaczęłam wazony pod te kwiaty sobie kupować i tak dalej. I sama o siebie zadbałam w ten sposób, że te kwiaty świeże są. Są w domu. Mąż od czasu do czasu, jak widział, że więdną, to kupował, ale to już nie musiał być wyraz jakiejś miłości i presji, to już był gest z jego strony. Po prostu Iza lubi żywe kwiaty, więc żywe kwiaty są w domu. To jest taka krótka historia o tym, że my czasami wieszamy na tej drugiej osobie bardzo jakieś niekoniecznie sensowne oczekiwania, a kiedy ta osoba ich nie spełnia, to mamy rozczarowania. Jakie są jeszcze przyczyny irytacji? Na przykład zaprogramowanie jeszcze we wczesnym dzieciństwie na pewne bodźce. I kiedy te bodźce się pojawiają, to ta irytacja też się pojawia. Zauważcie na przykład, że dla niektórych to będzie jakiś piskliwy szczek psa albo w ogóle piskliwe odgłosy zabawy w jakiś tam sposób. Albo to mogłoby być, nie wiem, jakieś wersja imienia, którego nie lubimy i jak nas ktoś tą wersją imienia nazywa, to nas to irytuje i my nie umiemy nawet tej osobie powiedzieć, wiesz, nie mów do mnie Iska albo w jakiś tam inny sposób, bo mnie to irytuje, bo źle mi się to kojarzy z dzieciństwa i tak dalej. Więc mamy pewne programy na irytację i kiedy bodźce się pojawiają, to ta irytacja się odpala i nawet już nie pamiętamy, że o to chodziło, ale chodzimy poirytowani. I czwarty powód, dlaczego się irytujemy na dziś, bo pewnie jest ich dużo więcej, to, że ktoś depcze nasze wartości. To jest bardzo silny sygnał do irytacji. Kiedy ktoś depcze nasze wartości, kiedy ktoś przeciwstawia się im, kiedy specjalnie z nimi walczy, to my wtedy, nam się odpala po prostu lwica w środku, nam kobietom, a facetom lew ryczący. I walczymy do upadłego o nasze wartości. Wrzaskiem, krzykiem, różnymi gestami, których potem żałujemy. Dlaczego z tymi emocjami mamy w ogóle kłopot? I jakie są w ogóle, jak te emocje się w nas rodzą i co w ogóle co emocje nam mówią o sobie? W dzisiejszym świecie już wiemy, że nie ma złych i dobrych emocji, że każda emocja jest po prostu komunikatem, czyli dodatkowym językiem komunikowania się z drugim człowiekiem. No i teraz komunikatem, o czym jest emocja? O naszym świecie wewnętrznym. To jest niezwykle ważne, żebyście zapamiętali jako małżonkowie, że emocje drugiej strony mówią o świecie wewnętrznym drugiej strony. I nawet jeżeli słowa w emocjach są dla Was dotykające, to one nie są o Was. One są o człowieku, który je do Was kieruje. Bo mechanizm jest taki. Jest bodziec, coś się dzieje zewnętrznego. Bodziec pochodzi ze świata zewnętrznego i bardzo często ja mogę być takim bodźcem dla mojego męża. Źle spojrzę,
krzyknę coś, przypomnę mu o czymś, co już dawno powinien zrobić na przykład. Jestem bodźcem. Moje zachowanie tak naprawdę jest bodźcem. Bodźcem, który wywołuje reakcję w środku mojego męża. I te reakcje w środku biegną po różnych liniach. Biegną po linii dzieciństwo, biegną po linii szkoła, biegną po linii nielubiana sąsiadka, biegną po linii mama tak zawsze do mnie mówiła, a ja tego nie znosiłem. I tamte połączenia są podświadome, zakodowane dawno temu i ja jako bodziec jestem totalnie neutralna emocjonalnie. Totalnie. Ja nawet czasami nie wiem, czym to wywołuje, bo w środku jest cały zapis. Czyli bodziec jest w świecie zewnętrznym. Emocje tworzą się w świecie wewnętrznym człowieka, który jest emocjonalnością też. A wyraz tych emocji, czyli reakcja, jest znowu w świecie zewnętrznym. I zobaczcie, tak łatwo jest powiedzieć, bo ty mnie zdenerwowałeś. Zgadzacie się? Mówiliście tak do ludzi? Dajcie mi znać na czacie. Czy tak mówicie do swoich dzieci, mężów, żon? Bo ty mnie zirytowałeś, bo ty mnie zdenerwowałeś. Co nie jest prawdą. Myśmy sami się zdenerwowali. Nam nikt tego nie robi. Nikt nie wchodzi do naszego środka i nie brząka na tych naszych napuchniętych i zmęczonych nerwach, żeby nas zirytować. Nie. Bodziec jest zewnętrzny i reakcja na bodziec jest zewnętrzna, a emocje tworzą się w środku. Dit mówi, mąż do mnie ostatnio. Okej, okay, tak? I wtedy my co robimy? Wywalamy armatę, linia obrony, to nie ja, to ty, i już jest wymiana zdań, i już iskry lecą, albo trzaskają drzwi, albo wychodzimy, uciekamy od tych emocji i robi się jedna wielka katastrofa i na pewno nie możemy mówić o cierpliwości w takich sytuacjach. Ja już nie mówię, bo ktoś mnie nauczył, jak mówić. Cześć, Anetko. Okej, okay. Czyli bodziec, wnętrze, reakcja. Wnętrze jest osoby każdego z nas. I teraz za chwilę Wam powiem, jakie są fazy w tym wnętrzu i jak to się dzieje, że czasami nie jesteśmy w stanie w ogóle już tej machiny zatrzymać. Ale teraz chcę Was zostawić z tym, że to nie on, nie ona Was zdenerwują. Bodziec jest neutralny emocjonalnie. On tylko coś włącza, ale wszystko włącza się w Was. Więc kiedy następnym razem ktokolwiek oskarży Was, że go zdenerwowaliście, to możecie ewentualnie zapytać, czym dokładnie, żeby wiedzieć, żeby tych bodźców nie dawać więcej. Po prostu. I wiedzieć, że na tym punkcie ten człowiek jest czuły i to mu odpala coś w środku. Jak jest zdenerwowany, to nie tłumaczcie mu w ogóle, to za chwilę będziemy o tym mówić, jak powinien reagować i tak dalej, i tak dalej. Nie, to sobie zostawcie w ogóle. Jak człowiek jest zdenerwowany, to lepiej go uniknąć, wyjść, nie gadać, naprawdę, niech ta burza przejdzie jak burza za oknem. Gadacie do burzy za oknem, żeby się uspokoiła? Mówicie do piorunów, żeby nie waliły? Nie, wiecie, że ta burza przejdzie. I w środku tego człowieka jest taka burza, a Wy sobie z boku popatrzcie po prostu jak na burzę za oknem. Ona Was nie dotyczy. Ona dotyczy tego człowieka. I sprawdźmy, jak to jest u Was. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co dla Was jest takim bodźcem do zdenerwowania w sytuacjach rodzinnych, małżeńskich. Co dla Was jest bodźcem? Jak to się u Was odbywa? Napiszcie mi, co jest bodźcem wywołującym Waszą irytację, Waszą lawinę, Waszą burzę w środku. Co jest takim bodźcem? Jeden, dwa przykłady dajcie mi proszę.
bo zobaczycie, że to nawet nie jest trudno w ogóle znaleźć u siebie, kiedy zaczniecie szukać. Tylko my nie wiemy, czego szukać, bo on mnie denerwuje, nie? On mnie denerwuje, ona mnie denerwuje. Tak sobie upraszczamy sprawę. Ona denerwuje, a środek pominięty. Jest skrót myślowy. Ok, czekam sobie na Wasze bodźce. Ciekawa jestem, co tam u Was. A opowiem Wam pewną historię małżeńską, znowu, z naszego domu. Mój mąż zaczął nową pracę i naprawdę pracował tam tydzień albo dwa i miał przygotować bardzo ważną uroczystość firmową. O, Aneta mówi, że bodźcem są niejasne komunikaty z drugiej strony. Okej, dzięki. I mój mąż powiedział mi, że wróci później. Powiedział, a propos komunikatów. Ale było naprawdę późno, a jego wciąż nie było. Ja wiedziałam, że on ze swoją ekipą tam pracuje, więc nie dzwoniłam, nie pytałam, tylko po prostu czekałam na niego w domu. Ale wiecie co? Im dłużej czekałam, tym więcej irytacji było we mnie. Tutaj piszecie komentarze, więc ja będę przerywała. Jesteś niesprawiedliwa. Tekst moich dzieci, który mnie wyprowadza z równowagi. Okej. To jest ciekawe. Możesz zapytać dzieci, co to znaczy, że jestem sprawiedliwa. Jaki jest ich kodeks sprawiedliwości dla nich. No i mój mąż nie wracał z tej pracy, a ja czekałam w domu. I to nie była ta historia, że zrobiłam ciepłą kolację, on nie przychodził. Nie. Ja się irytowałam, że on nie potrafi postawić granicy w swojej pracy. Ja już go znałam. Ja wiedziałam, jak on się angażuje. Wiedziałam, że... Może nie wiedziałam. Domyślałam się, że być może mógłby zostawić swoich ludzi tam i przyjechać po prostu do domu i odpocząć, ale musi wszystkiego dopilnować, musi wszystko skontrolować, po prostu musi tam być. I im dłużej on nie wracał, tym ja bardziej byłam zdenerwowana. Tym ja bardziej nakręcałam moją głowę na słowa, które mu powiem, kiedy on wreszcie przyjdzie do domu. Ale nie zrobiłam mu awantury. Co zrobiłam? Opowiem Wam później. Dziękuję Wam za wasze teksty i tutaj podzielenie się bodźcem. Mamo, jesteś niesprawiedliwa. Myślę, że to wali w Twoje wartości, że sprawiedliwość akurat jest Twoją wartością i tylko dzieci po prostu odbierają sprawiedliwość inaczej niż Ty i depczą Twoją wartość, sprawiedliwość albo równość. I dlatego Cię to tak wkurza. I teraz chciałabym z Wami porozmawiać o tym, co przed chwilą zapowiedziałam, czyli jakie są etapy tego wybuchu, tego, co się dzieje w środku, bo my mamy w środku wybuch atomowy, nuklearny. A ponieważ, jak wiecie, wybuch atomowy to jest fala uderzeniowa, więc ta fala uderzeniowa wali na zewnątrz, ale źródło reakcji nuklearnej jest u nas w środku. O, tutaj jest ostre, tutaj jest jeszcze tekst na temat bodźców. Wmawianie chorób psychicznych, pomimo to, że on ma problem z alkoholem, aby się tylko wyrwać. Opuszczenie rodziny, kiedy mu się podoba, brak wsparcia w trudnych sytuacjach. To jeżeli jest problem alkoholowy, ja nie jestem fachowcem, nie jestem terapeutą, ja wiem tylko jedno, że przy problemie alkoholowym zawsze obwinia się drugą stronę. Czyli to nie alkoholik jest winny, tylko druga strona, jest obrzucanie winą. Ale jeżeli macie problem alkoholowy, to naprawdę warto się wesprzeć fachową pomocą. Ja tutaj już nie będę dyskutowała, czy te bodźce są, czy nie są dla Ciebie ważne, nieważne. Tu naprawdę trzeba się wesprzeć. Zaopiekować się sobą, czyli pomoc ewidentnie fachowa powinna Tobie pomóc. Kiedy ktoś wie lepiej albo zna się na wszystkim najlepiej, Magda pisze. Okej, rozumiem, że po prostu się tutaj naokoło mądrzą, a nie do końca pewnie wiedzą i to Cię irytuje najbardziej. Bodziec jak bodziec, na pewno gdzieś w Twojej historii zapisała się ta ścieżka, żeby się na to denerwować. Zauważ, że innych to aż tak nie irytuje jak Ciebie, więc prawdopodobnie to jest w ogóle związane z Twoimi talentami wrodzonymi.
Wracam do naszego wybuchu nuklearnego, który mamy w środku. Otóż ten wybuch nuklearny ma cztery fazy. Pierwsza faza to jest zdenerwowanie. To jest to, co Wam przed chwilą opowiedziałam w historii mojego męża, który wracał za późno z pracy. Mnie rosło zdenerwowanie. Zdenerwowanie można bardzo łatwo zaobserwować, jeśli jesteśmy skupieni na sobie. Zdenerwowanie objawia się w ciele, w myślach, w emocjach, które sobie sami wywołujemy oraz w postaci zachowań, do jakich czujemy, że jesteśmy zdolni. Więc pierwsza faza to jest zdenerwowanie. W tej fazie jeszcze nic takiego złego się nie dzieje. Nasz organizm szykuje się do walki na śmierć i życie, dlatego że faza zdenerwowania to jest początek stresu. I zauważcie, że nasz mózg nie wyewoluował po to, żebyśmy byli spokojni, kiedy szef na nas krzyczy. Nie wyewoluował po to, żebyśmy byli morzem cierpliwości w naszych rodzinach. Nasz mózg wyewoluował po to, żeby dbać o to, żebyśmy nie umarli. On walczy w stresie na śmierć i życie, bo on musiał uciec przed tygrysem, kiedy te wszystkie rzeczy w mózgu się działy. W związku z tym, kiedy wywołuje się u nas stres przez to zdenerwowanie, to mózg uruchamia reakcję trzech rodzajów. Wy już je znacie. Walka, ucieczka albo zamrożenie. Tylko te trzy reakcje w pewnym momencie mózg będzie zdolny wykonać. Ale pierwsza faza to jest to zdenerwowanie. I my to zdenerwowanie możemy u siebie obserwować. I kiedy to jest tylko zdenerwowanie, to jeszcze nie ma katastrofy, jeszcze nie ma wybuchu nuklearnego. Druga faza to faza tak zwanego przejścia od tego zdenerwowania do zanurzenia. Wtedy mózg już wie, że się stresuje, już dotarły do niego te bodźce z ciała zdenerwowanego z sygnałem stres i w fazie przejścia decydujemy, co dalej. I w tej fazie możemy zastosować wszystkie możliwe techniki, jakie znacie na uspokajanie się. Oddychanie, kowejowy przycisk pauzy, wszystko, co jest związane z jakimś odwróceniem uwagi mózgu od stresu, zadziała w tej fazie, która jest dosyć krótka. Dlatego, że za chwilę idzie faza trzecia, zanurzenie. W fazie trzeciej, w zanurzeniu, mózg walczy na śmierć i życie z tygrysem, z bodźcem. Co to oznacza? Odłączenie przedniej części mózgu korynowej, logicznego myślenia, wszystkiego tego, o czym wiemy w małżeństwach, że powinno się zadziać, to się wszystko odłącza, ponieważ krew jest potrzebna w rękach i nogach do walki albo ucieczki. Krew jest potrzebna mięśniom poprzecznie prążkowanym, a nie logicznej części mózgu. My mamy działać instynktownie, a nie intelektualnie. Walczymy na śmierć i życie. Po to mózg wyewoluował, żeby nas bronić przed tygrysem. W tej fazie już nic nie pomaga. W tej fazie myślimy jak dwulatek. Dwulatek. Więc jeżeli próbujecie wtedy coś tej drugiej stronie tłumaczyć, to sorry, nie dociera, bo to jest odłączone myśli
tylko część gadzia umysłu, najstarsza, pierwotna, instynktowna, na trzy sposoby. Zwyciężyć, uciec albo obrazić się, fochnąć, zamrozić, zamrozić wszystko, co w nas jest. I po fazie zanurzenia mamy czwartą fazę, fazę dojścia do siebie, czyli jak już wyrzucimy w jakiś ten sposób te emocje, jak już przejdzie ta burza, jak wywalimy z siebie to wszystkie emocje i te walki słowne, czasami walki ręczne, czyli są osoby, które w dużym stopniu irytacji na przykład uderzają w stół, rzucają przedmiotami, przeklinają. Wyobraźmy sobie najgorsze sceny. To po tej fazie co się mnie tak czepiałaś, mój mąż nazywa mnie tygrysem, okej? Okay? Tygrysy, wiesz, są zagrożeniem życia. I po tej fazie jest faza czwarta, dojścia do siebie. Czyli ta fala emocji opada i po awanturze. Poszło, wyszło. Już tego w nas nie ma. Już to wyrzuciliśmy z siebie. I teraz mam pytanie. Czy chcecie wziąć udział w ćwiczeniu, które pokaże Wam, co warto w sobie obserwować w pierwszej fazie, w fazie zdenerwowania, w fazie tak naprawdę obserwacji siebie, obserwacji otoczenia, wtedy, kiedy nam jeszcze można wszystko zmienić. Czy chcecie wziąć udział w takim ćwiczeniu? Dajcie mi znak albo serduszko, albo tak, żebym wiedziała, czy robimy ćwiczenia. Mamy chyba jakieś opóźnienie trochę. Są. Dobra, jest serduszko, jest like. Dobra, to robimy. Ok. To chciałabym, żebyście teraz przypomnieli sobie jakąś ostatnią stresową sytuację. To może być rozmowa z mężem, żoną, z dziećmi, które uważają, że jesteś niesprawiedliwą mamą. Ostatnia taka sytuacja, gdzie naprawdę się irytowaliście. I chciałabym, żebyście sobie na chwilę, możecie zamknąć oczy, przypomnijcie po prostu sobie tylko tę scenę i zauważcie, jak reaguje Wasze ciało. Co się dzieje w ciele? Co się dzieje w myślach? Co wtedy sobie myśleliście? I jak te myśli do Was wracają? Kiedy tylko sobie o tym przypominacie, jakie uczucia się w Was rodzą, a tylko sobie przypominacie, do czego czujecie, że jesteście zdolni w działaniu, kiedy sobie o tym przypominacie. Ja to ćwiczenie robiłam już wiele razy. Moi kursanci mówią, że na przykład pocą im się ręce. Bardzo często mamy spięcie tu w gardle, czyli sztywnieje nam szyja, gardło tutaj, suchość mamy w ustach. Słuchajcie, przyspiesza nam tętno, rozszerzają się źrenice. To są rzeczy, których oczywiście nie patrzymy, o, jak tam z moją źrenicą, tylko to się dzieje podświadomie, automatycznie, na samo wspomnienie. Bo to jest wszystko w środku nas zapisane. I wspomnienie tamtego stresu też jest zapisane. Więc to wszystko razem daje nam w efekcie to, że ciało reaguje tak, jak wtedy. Dajcie znać, proszę, w komentarzach, czy u Was też tak jest. I co? Gula w gardle, duszenie w piersi. Jakie myśli Wam krążą? To jest ciekawe, co my sobie robimy w głowie, kiedy jesteśmy zdenerwowani i tak naprawdę grillujemy sobie wewnętrznie to wszystko, żeby to napięcie wynikające ze zdenerwowania wyrzucić z siebie. Więc grillujemy to myślami. I ja to wtedy robiłam z moim mężem. Czyli znowu ta sama historia, znowu się będzie przepracowywał, nowa praca, a on już pokazuje, że może tam siedzieć po 20 godzin.
grillowałam sobie myślami i denerwowałam się coraz bardziej na mojego męża. Właściwie nie wiem z jakiego powodu, że jest pracowity, że jest odpowiedzialny, że jak mu płacą, to on dowozi zadanie. Raczej byłam zła, że nie realizuje moich wartości w tej pracy, a nie swoich. I wiecie, korba chodziła. Korba chodziła. Więc nie widzę Waszych komentarzy, więc może się cały czas zastanawiacie, co to ćwiczenie Wam dało. To ćwiczenie miało Wam unaocznić, że po pierwsze, samo wspomnienie uruchamia już te mechanizmy. Duszenie w piersi i szum w głowie i w uszach. Proszę. Mocne, mocne reakcje. Samo wspomnienie. Czyli pierwszy wniosek z tego ćwiczenia, wszystko mamy zapisane w ciele. Naprawdę. I nawet samo wspomnienie, proszę, u Magdy, szybszy oddech, ból karku, samo wspomnienie już wywołuje pewne reakcje organizmu. I teraz dobra wiadomość jest taka, że kiedy będziemy czuli, obserwujący te reakcje, my się nam możemy po naszym ciele, możemy już poznać, po reakcjach naszego ciała, których się nauczymy, możemy poznać, że zbliża się awantura, że zbliża się moja utrata cierpliwości i że to jest ostatni moment, żeby cokolwiek zrobić, bo zbliżamy się do przepaści i potem już jest tylko droga w dół. Potem jest tygrys, lew, nie wiem jak dziewczyny mam nazwać to zagrożenie, potem już jest tylko walka. Walka, po której tak naprawdę na koniec się wstydzimy. Zwłaszcza jeśli walczymy z naszymi małymi dziećmi, które nas doprowadzają do irytacji, no to wtedy ten wstyd nasz, jak krzyczymy na dwulatka czy czterolatka, nie wiem jak Wy, ale ja miałam straszne poczucie porażki, kiedy krzyczałam na moje dzieci. Znaczy samo krzyczenie, okej, musiałam jakoś tam, wiecie, wyładować się, ale jak już potem one płakały, bo jak krzyczałam, to miałam straszne wyrzuty sumienia, że to zrobiłam. Więc obserwacja tego pierwszego kroku, obserwacja tego zdenerwowania, obserwacja tego, co się dzieje z moim ciałem, może nam pomóc w cierpliwości. I to jest w ogóle pierwszy krok w nauce cierpliwości. Obserwacja siebie w sytuacjach stresowych. A tych kroków do nauki cierpliwości wymyśliłam sobie 10. Ale to tak szybko idzie, że nieraz nie zdążysz zaobserwować, mówi Agnieszka. Tak, to prawda. Ale zobaczcie, teraz na spokojnie, na sucho. Można takie rzeczy sobie przećwiczyć. Można sprawdzić, a potem można być bardziej czułym i sprawdzać po prostu, oho, idzie, idzie, wiem, co to znaczy, wiem, co mnie czeka i wiem, że to jest ostatni moment, żeby cokolwiek zrobić, żeby nie wybuchnąć, żeby nie poszła ta cała energia nuklearna. Ale można pewne rzeczy zrobić, żeby w ogóle nie dochodziło nawet do pierwszej fazy, do fazy zdenerwowania. Więc takie kroki do cierpliwości. Pierwszy już znacie, czyli obserwacja siebie w sytuacjach stresowych. Drugi to rozpoznawanie tych bodźców, to co już robiliśmy dzisiaj w praktyce, tak? Czyli patrzę, co mnie irytuje, patrzę, co wprowadza ten, co jest tym bodźcem, który ciapie te moje nerwy, co stuka ta kropelka wody. Trzecie, zadbanie o siebie. Zadbanie o swój dobrostan, o to, żeby nie być przemęczonym. Pamiętacie źródła stresu? Dlaczego się irytujemy? Pierwsza rzecz, którą podaliście, to było przemęczenie. Więc zadbanie o siebie i ze strony oczekiwań, i ze strony przemęczenia, i ze strony znajomości naszych wartości. Określamy właśnie wartości, co jest dla nas naprawdę istotne. To jest niezwykle ważne i w roli rodziców, i w roli małżonków. O co tak naprawdę nam chodzi?
na czym chcemy zbudować nasze małżeństwo. My o tym w ogóle nie rozmawiamy. My rozmawiamy o tym, jaki dom zbudować, a nie rozmawiamy o swoich wartościach. My trochę wsiadamy w samolot z napisem małżeństwo i lecimy dokądkolwiek, bo nie zastanawiamy się, co jest dla nas ważne. Bardzo rzadko o tym rozmawiamy. A wartości się zmieniają w życiu. Więc to, co was doprowadziło do ołtarza, do urzędu, do wspólnego zamieszkania, może już po kilku latach nie być aktualne po jednej ze stron. To trzeba aktualizować. Tego mnie nauczył Tomek Zieliński. On mówi, przychodzi aktualizacja na telefon i ty ją robisz. Przychodzi aktualizacja na komputer i ty ją robisz, bo wiesz, że jak nie będziesz aktualizował, to komputer przestanie działać. To jest logiczne. A kiedy aktualizowałeś oprogramowanie swojego męża albo żony? Kiedy pytałeś, co jest naprawdę dla niego ważne? Kiedy odbyliście taką rozmowę na ten temat, co jest dla nas ważne w małżeństwie? Co my chcemy na końcu drogi? Czy myśmy rzeczywiście umówili się na starość? Jak mówi Tomek, że on się z żoną umówił na starość? Czy myśmy się na coś w ogóle umawiali? Czy tak sobie spędzamy czas ze sobą i jakoś to pójdzie? Kolejny punkt to zmiana podejścia. Sprawdzamy, czy na te bodźce, które nas tu dziubią w środku, mamy wpływ, czy nie mamy wpływu. Jeżeli mamy wpływ, to coś z tym robimy. Jeżeli nie mamy wpływu, to po prostu odpuszczamy. Jak tą burzę za oknem. Jak mam wpływ na kwiatki, to je sobie kupuję. Potem świadoma relacja ze sobą w czasie. Za chwilę do niej wrócę, do tego punktu, bo obiecałam wam, że powiem dalej, co było z tą niedoszłą awanturą na mojego męża. Także zwyciężanie strachu miłością. My się bardzo o wiele rzeczy martwimy, wielu rzeczy się boimy w naszym życiu, więc mamy kłopot, bo strach będzie częściej przyczyną irytacji. Z miłości nie ma irytacji, tylko strach stoi za jakąś irytacją. Zobaczcie, nawet w tej historii, o której wam opowiadam tak w etapach z moim mężem. Strach stał za tym, że on się będzie przepracowywał, że on będzie ciągle wracał tak późno. Tam stał strach. Tam nie było żadnej miłości, tam nie było troski o mojego męża, że ojej, tak długo pracuje i tak dalej. Moja irytacja była związana ze strachem, że to jest nowa praca, a on powtarza stare wzorce. I znowu go nie będzie długo w domu. To był strach mój, przed moją samotnością tak naprawdę. To o mnie chodziło w tej całej historii, nie o mojego męża tak naprawdę. Kolejny punkt, poznanie własnych mechanizmów emocjonalnych. Co u mnie to jest? Dzisiaj nad tym się trochę zastanawiamy. Potem dopiero ćwiczenie technik tego, co możemy zrobić w tej fazie przejścia. I myślę, że to jest ten moment, żeby powiedzieć wam do końca tą historię. Otóż, kiedy kłębiły mi się te myśli w głowie na temat mojego męża, to zrobiłam sobie stop. Stop, tak zwany przycisk pauzy, który znam z książki Covey'a, którą niezmiernie wam polecam, 7 nawyków szczęśliwej rodziny. To tutaj Covey w tej dosyć grubej książce mówi o tym, że małżonkowie powinni wybrać kierunek lotu samolotu z napisem małżeństwo i rozmawiać o wartościach. To jest z tej książki. Z tej książki jest też technika przycisk pauzy, czyli Covey twierdzi, że pomiędzy bodźcem a reakcją jest przycisk pauzy. Jest coś, co świadomie możemy uruchomić przed tym, jak się uruchomi reakcja, czyli lawina, czyli jest bodziec, my robimy taki chwilowy stop i wybieram, co chcę, jaką reakcją chcę odpowiedzieć na bodziec. Co ja tak naprawdę chcę na ten bodziec wyprodukować u mnie? Jakie emocje? I na przykład to, co zawinę znowu do samego początku, jeżeli ktoś was obraża, jeżeli ktoś do was mówi złe rzeczy, to jedną z takich technik jest powiedzenie dziękuję. Dziękuję. Bo słowo dziękuję jest jak tarcza.
Jeżeli intencja z tego słowa była zła, to ona cię nie dotknie, bo mówiąc dziękuję, mówisz: prezent wraca do ciebie. Dziękuję za ten prezent. On wraca do ciebie. Nie przyjmuje tego słowa i mówisz tylko dziękuję. Nie zaczynasz się tłumaczyć, nie wszczynasz tej awantury. Mówisz dzięki. Dzięki, że mi to mówisz. Możesz to powiedzieć odpowiednim tonem. Ale słowo dziękuję jest jak tarcza. Odbija i prezent wraca do nadawcy. Nie przyjmujemy tej paczki. Jeżeli intencja osoby mówiącej jest dobra, to wtedy słowo dziękuję to jest dzięki. Chcę tego prezentu od ciebie. Chcę tych słów. Słowo dziękuję jest dobre na każdą sytuację. Tutaj widzę, że biblioteka napisała: wybrać kierunek lotu w samolocie z napisem małżeństwo. Dokładnie, dokładnie tak. Więc bodziec, przycisk pauzy, reakcja. Jeżeli nie umiesz innych reakcji, to mów słowo dziękuję. Bodziec, szpila, dzięki. Nie kłóć się, nie płacz. Nie rozkminiaj tu w środku. Nie uruchamiaj korby myśli. Nie nakręcaj tego wszystkiego w sobie. Po prostu podziękuj. I ta historia z moim mężem. Ja sobie wtedy zadałam pytanie, czy ja za 10-20 lat, jak będziemy na emeryturze, jak te wszystkie historie z jego pracami się skończą, to czy ja w ogóle będę pamiętała tamten wieczór? Czy ja będę pamiętała, że tak się nakręcam? Czy ja w ogóle to jest ważne dla naszego samolotu z napisem małżeństwo? Żeby robić mu awanturę, kiedy on wróci? On tam siedzi i wiecie co? I włączyła się miłość. Natychmiast, nie strach, tylko miłość. On tam siedzi, przecież też by chciał być w domu, jest 20 godzin na nogach. Naprawdę, ostatniej rzeczy, jakiej on oczekuje od żony, to, że w progu przywita go z awanturą. I ja zrobiłam sobie herbatę. Uspokoiłam swoje myśli, oddech, patrząc, jak listki herbaty się rozwijają i opadają na dno kubka. Mój mąż przyjechał. Wyszłam go przywitać. Przytuliłam go i mówię: musisz być chyba cholernie zmęczony. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Tak, skończyła się wojna nuklearna i Izenda Siewicz. Zrobiłam to sobie sama, korzystając z różnych technik, z różnych książek, dając sobie czas na przycisk pauzy, kowajowy przycisk pauzy. W tym przycisku pauzy zapytałam siebie, co jest dla mnie istotne, co jest dla mnie ważne. Elżbieta Sujak, ABC psychologii komunikacji, zwłaszcza dla tych, którzy tam mają problem, że mąż bodźcem dla was do irytacji jest, że się źle komunikuje. Poczytajcie sobie o komunikacji. Odróbcie sobie lekcję po waszej stronie z tą komunikacją, bo on może nie mówi, ale inną formą przekazuje pewne rzeczy. I może nie można go nauczyć mówić, ale można go rozumieć. Kolejna książka, którą wam polecam. ABC psychologii komunikacji Elżbieta Sujak. I tak się skończyła historia niedoszłej burzy. Ciekawe jest to, bo ja często o tej historii opowiadam, więc ta historia przeszła do historii naszej rodziny w tym sensie, że kiedy wtedy się zastanawiałam, czy ja w ogóle o tamtym wieczorze będę pamiętała za 20 lat, no będę pamiętała, bo ciągle pamiętam, że po prostu to był wieczór, w którym opanowałam ten mój brak cierpliwości, opanowałam przygotowanie do wybuchu. Nie musiałam tłumić w sobie złości, bo ta złość się nie wyprodukowała. I na tym polegają te techniki, których ja uczę. Dlatego, że ja też jestem trenerem, który uczy cierpliwości,
można przyjść do mnie na kurs cierpliwości. I na tym kursie te wszystkie 10 punktów, o których Wam powiedziałam, będą robione. I to nie będą tylko te techniki powstrzymywania złości, ale to będziemy się zastanawiać wtedy, co zrobić, żeby się przygotować mentalnie do życia spokojnego, czyli życia w obfitości, w dobrostanie. Jak powinniśmy o siebie zadbać? Ja dzisiaj od siebie tak zadbałam, słuchajcie, bo dzisiaj jest ogólnopolski dzień pisania piórem. Dowiedziałam się o tym rano. Napisałam post na Facebooku, na przytulam.pl, bo to jest moje miejsce na Facebooku, jeżeli ktoś ma ochotę mnie odwiedzić, to zapraszam. Więc napisałam o tym, że uwielbiam pisać piórem. Kto mnie zna, kto mnie spotkał kiedykolwiek w życiu, w akcji pisania, wie, że nie znoszę długopisów. Mam pióro zawsze przy sobie. Podpisuję dokumenty piórem, podpisuję moje książki piórem, bo jestem autorką książki dla rodziców Nakarm, naucz i pójść wolno. I ja jestem kobietą pióra. I dzisiaj jest moje święto. I mówię o tym przy kawie mojemu mężowi. Takiej popołudniowej kawie. A on mówi tak, to pójdźmy do piuroteki. Kupmy. Wiesz, jak pojedziemy, to coś kupimy, nie? On też lubi, uwielbia pisać piórem. Oboje mamy pióra, kilka piór, nie pojedyncze. No i siedliśmy w samochód. A pod piuroteką kolejka na zewnątrz. No bo jest dzień przytulania ludzi, nie, dzień ludzi piszących piórem, więc rabat był dzisiaj po prostu na te pióra. I słuchajcie, kupiłam sobie kolejne pióro dzisiaj. Tak cudowny Visconti. Nazywa się Mirage. Przepiękne pióro Viscontiego, włoskie. Pierwszy Visconti w mojej kolekcji. Tak sobie dobrze zrobiłam dzisiaj, kupując to pióro. Słuchajcie, to jest w ogóle... Dzisiaj mam plus 100. Tym piórem pisałam dzisiaj materiały dla Was. I pięknie pisze, słuchajcie, pięknie pisze, dobrze, układa się dopiero do ręki ta stalówka, bo każde pióro sobie trzeba ułożyć. Róbcie sobie prezenty, róbcie sobie dobrze, tak jak ja sobie dzisiaj dobrze zrobiłam, bo ten dobrostan będzie owocował Waszym dobrym humorem, dobrym stanem, będziecie mieli dostęp do wszystkiego, czego się uczycie, nie będziecie ciągle dwulatkiem, który chodzi napięty i wkurzony. Więc jak już jesteśmy w tym dobrostanie, to zastanówcie się proszę, co wpływa na Wasz dobrostan. To będę robiła z kursantami. To jest jedno z ćwiczeń naszych kursowych. Kurs zaczyna się 21 lutego i trwa 4 dni, 4 wieczory, od 19:30 przez godzinę półtorej i zawsze będziemy mieć teorię i potem ćwiczenia i potem mamy 24 godziny na ćwiczenia i wracacie do mnie i mówicie, wyszło, nie wyszło, nie? I znowu ćwiczymy i znowu wyszło, nie wyszło. I pierwszego dnia uczymy się dbać o siebie. I mamy zadanie domowe, żeby dbać o siebie. Ludzie z Kościerzyny wiedzą, jak to jest, bo oni byli u mnie na jednym takim szkoleniu, na którym Wasza wspaniała gmina zapłaciła. I teraz jest druga edycja tego szkolenia, więc część ćwiczeń będzie taka sama, jak w pierwszej części będzie udoskonalana. Więc... O co warto zadbać w małżeństwie, żeby nie było awantur, żeby nie było tych wybuchów atomowych, emocyjnych. O co powinniśmy zadbać? O odpoczynek, sen. Wzajemnie też. Pamiętajcie, jesteśmy małżonkami. Jeżeli jesteście małżeństwami z małymi dziećmi, to wymieniajcie się. Proście o pomoc. To jest drugi punkt. Wzajemna pomoc. Ja w ogóle kiedyś usłyszałam, że są trzy warunki życia na ziemi, tak jak w niebie. Pierwszy to wdzięczność za to, co mamy. Macie męża, żony, macie rodziny, być może macie dzieciaki. Wdzięczność. To strumień miłości przez nas płynący. To jest wdzięczność. Drugi warunek nieba na ziemi. To jest przebaczenie. To jest coś takiego, że kiedy po tej awanturze nie chowasz urazy, przebaczasz. Bo ktoś, kto chowa urazę, to zamyka tę drugą osobę w więzieniu i sam w tym więzieniu też się zamyka, bo jest
strażnikiem tego więzienia. Każda osoba, która nie przebacza, siedzi w więzieniu własnego, zapieczonego nieprzebaczenia. I trzeci warunek, który jak ja to przeczytałam, był dla mnie mocno szokujący, ale potem sobie tak rozgryzłam i już wiem, o co chodzi. Trzeci warunek nieba na ziemi to jest proszenie o pomoc. I to jest element dbania o siebie wzajemnie w małżeństwie, żeby było spokojnie w małżeństwie. Proście siebie wzajemnie o pomoc. Dlaczego? To jest warunek nieba na ziemi. Bo kiedy ta osoba odpowiada, kiedy ty ją prosisz, to pozwalasz jej być dobrym. Kiedy prosisz kogoś o pomoc, to uruchamiasz w nim dobro. Coś niesamowitego. Płynie to dobro do nas z nieba na ziemię i robi tutaj niebo. Więc drugi czynnik, o który powinniśmy w małżeństwie zadbać, to jest wzajemna pomoc, czyli sygnalizowanie potrzeby. Tak, wdzięczność, przebaczenie i proszenie o pomoc. Dzięki, że to podkreślacie. Wzajemna pomoc pomoże Wam zrobić cierpliwy dom. Trzecia rzecz. Świadomość, że emocje mówią o tamtej osobie, a nie o nas. To, co mówiłam na samym początku, to jest obraz wybuchu atomowego wewnątrz tamtego człowieka. On nie mówi nic o nas. On mówi tylko o tym człowieku, który jest biedny i nie radzi sobie z tym wybuchem, który jest dwulatkiem, który tupie, krzycze i kładzie się w sklepie, bo nie kupujcie mu gumy do rzucia. O co warto zadbać w małżeństwie? O rozmowy o wspólnych wartościach, o tym już też mówiłam. O załatwianie trudniejszych spraw w spokoju, a nie w nerwach. Dlatego, że my, kiedy jesteśmy wściekli sami, bo wiecie, bodziec wywołuje bodziec, reakcja wywołuje, jest reakcja, jest bodźcem do następnych rzeczy i te bomby atomowe są obustronnie i leci odłamkami po obu stronach. Te fale uderzeniowe walą siebie i leci, iskry lecą, bo wojna, ogień, pożoga. I jak wtedy chcemy od razu na spokojnie, znaczy jak od razu po takiej awanturze chcemy iść na taką rozmowę, to my oboje jesteśmy na to nie gotowi. Naprawdę oboje. Jesteśmy wykończeni tym wybuchem. Jesteśmy w popromiennej chorobie i to nie jest czas, żeby o tym rozmawiać. I część osób ma jakby dłuższy ląd, część ma krótszy ląd, część dłużej wraca do siebie, część krócej wraca do siebie. Ja mam wrażenie, że te osoby z krótszym lądem, to one też szybko się uspokajają, a te, które są długo spokojne i wybuchają, to one potem bardzo długo wracają do tego spokoju. To jest taka moja obserwacja, nie wiem, czy wasza też. No i ostatni punkt, o co warto zadbać w małżeństwie, o miłość zamiast oczekiwań. W tym mistrzem jest Agnieszka Pieniążek. Jeśli jeszcze jej nie znacie, to idźcie do Agnieszki Pieniążek na domowe zawirowania, posłuchajcie jej live'ów, zróbcie sobie stare jej wyzwania, bo Agnieszka w tej chwili troszeczkę zmienia kierunek już komunikacji, ale jest mnóstwo materiałów w sieci u Agnieszki na domowych zawirowaniach o tym, że miłość zamiast oczekiwań. Żeby wyszło coś takiego fajnego jak z moimi kwiatami. Żeby wyszło coś takiego jak z moją herbatą zamiast awantury. Ja Wam mówię, to da się zrobić. Tylko jedna osoba w parze, jedna, wystarczy, że jedna, weźmie odpowiedzialność za swoje emocje. Weźmie odpowiedzialność za jej reakcję na bodźce. Wystarczy, że jedna strona zrobi robotę. Naprawdę. Nie trzeba chodzić na terapie małżeńskie. Sorry, jeśli tutaj jest jakiś terapeuta. W terapiach małżeńskich bardzo często bywa tak, że kiedy terapeuta coś mówi, to druga osoba mówi, to o niej, to o niej. A kiedy znowu terapeuta coś mówi, to ta osoba mówi, to o niej, to o niej. Nie bierzemy odpowiedzialności za siebie, tylko ciągle zwalamy na tą drugą osobę, że to ona ma robotę zrobić. Nie, każdy z nas ma swoją robotę do zrobienia.
zaktualizowaniem. Tutaj widzę, że biblioteka dopisuje ważne myśli. Super, dzięki. Bardzo Wam dziękuję za współpracę ze mną. Słuchajcie, kończy nam się czas. Jest już późno, coraz mniej tutaj osób widzę, że jest też na transmisji. Czy chcecie wiedzieć, skąd czerpać więcej informacji na temat tych rzeczy, które Wam powiedziałam? Dajcie mi serduszko, okejkę, albo napiszcie na czacie: tak, chcę więcej, więcej. To ja Wam podam po prostu książki i źródła, gdzie możecie czerpać więcej informacji. Dajcie znaka, ja sobie tutaj przepłuczę. Płyną pierwsze serca. Dobra. To przypomnienie, ta potem biblioteka w Kościerzynie. Niech powie, czy macie to na stanie. Jak tak, to niech się zapisują. Więc najpierw zacznę od książek, które u mnie zrobiły rewolucję, ale dopiero razem. Czyli 7 nawyków szczęśliwej rodziny Stephen R. Covey. Elżbieta Sujak, polska profesor, starsza pani, nie poznałam jej osobiście, ale kiedy kupowałam tę książkę w 2016 roku, to ona jeszcze była taką starowinką współpracującą z jezuitami. ABC Psychologii Komunikacji, cieniuteńka książeczka, Elżbieta Sujak. To są te dwie książki, które dopiero razem połączone sprawiły, że ja wreszcie złapałam mój mechanizm uspokajania siebie, zanim będzie awantura. Dopiero te dwie książki. I jak będziecie mieli ochotę skorzystać z mojego szkolenia, to ono właśnie tak wygląda, że ja Wam nie mówię: z tej książki zrób to, z tej książki zrób tamto, tylko ja się dzielę tym, co u mnie zadziałało i u moich klientów. I to jest przepracowane, to nie jest teoria. To jest transformacja. Kolejna książka, z której dzisiaj między innymi były fazy wojny atomowej w środku, to Jak nie krzyczeć na swoje dziecko, Carla Naumberg. Jak nie krzyczeć na swoje dziecko. Cała mechanika emocji, jak one się tworzą. Też taki niesamowite porównanie, że emocjonalność w naszym życiu, irytacja w naszym życiu jest trochę tak jak gazy w jelitach. One są bardzo potrzebne biologicznie, bo one przepychają ciężko strawne treści przez nasze jelita. Gazy po to są, żeby przepchnąć treść szybciej, ale jak się wytworzą, to nie tak samo, że kiedy są wytworzone, to muszą się wydostać. I to jest taki próg z tymi emocjami, takie prukanie tymi emocjami. Polecam, zwłaszcza rodzicom. Bardzo fajna książka. Oczywiście w bibliotece jest Nakarm, naucz i pójdź wolno. Tu też w tej książce z mojej rodziny są historie i irytacji, i refleksji matki, trójki, dzieci, które kiedyś były małe. Więc polecam Wam też moją własną książkę. No i na końcu polecam Wam kurs Szczęśliwy rodzic, cierpliwy rodzic to szczęśliwy rodzic, kurs online na żywo. Takich spotkań ze mną będziecie mieli 4. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 21 lutego do 24 lutego o 19:30. Wszystkie spotkania na żywo będą nagrane i każdy uczestnik dostanie nagranie, żeby mógł uzupełnić wiedzę, jeżeli nie może być jakiegoś wieczoru, albo żeby mógł do tych nagrań wracać po kursie, wrócić do treści, jeszcze raz przerobić ćwiczenie. Wszyscy uczestnicy dostają workbook do wydrukowania, więc lista bodźców będzie przygotowana na tym formularzu. Lista technik różnego rodzaju, które ja chcę stosować w przycisku pauzy, będzie na tym formularzu, który sobie sami przygotujecie. Ponieważ tak naprawdę żaden podręcznik na temat irytacji nie uczy, co robić, kiedy już wybuchnę jako rodzic, to na tym kursie będzie też ta część, czyli przejdzie ta fala i ostatnia faza, powrót do siebie. Będziemy się tym też zajmować. Będziemy się zajmować, co zrobić, żeby nie wybuchać, co zrobić, żeby zniwelować wybuch do jak najmniejszych strat i będziemy myśleć, co zrobić ze sobą, kiedy wybuch nam się przydarzy.
Bo na koniec chcę Wam powiedzieć, że irytacja i brak cierpliwości jest nieodłącznym elementem naszego życia. My się nie przestaniemy irytować. My po prostu możemy irytować się mniej, rzadziej. I chodzi o tą transformację pomiędzy piekłem a niebem, pomiędzy strachem a miłością, pomiędzy tym, co możemy sobie zgotować w domu, czyli piekło, a tym, co możemy sprowadzić do domu, czyli niebo. Przez wdzięczność, przez odpuszczanie i przez proszenie o pomoc. Serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną. Justynie Kujach, szefowej biblioteki w Kościerzynie, bardzo dziękuję za zaproszenie. To już moje drugie spotkanie w Tygodniu Małżeństwa. W zeszłym roku też u Was byłam. Dziękuję za Waszą aktywność. Zapraszam na Przytulam. Zapraszam do biblioteki po te niesamowite książki, które Wam dzisiaj polecałam. I życzę Wam dużo cierpliwości. Do zobaczenia!